polecenie od jednej z osób, która nas obserwuje na Instagramie, od Moniki. Bardzo takim ciekawym miejscu. Poleca nam kilka miejsc, ale to mi się wydawało po prostu najciekawsze. I w internecie znalazłam potwierdzenie, że to miejsce istnieje, nazywa się Bolewicko. No ale droga jest co najmniej nieasfaltowa tutaj, więc nie wiem, gdzie nas to odprowadzi. O, zobaczymy. Do naszej obserwatorki na Instagramie dostaliśmy taką informację, że tutaj w okolicach Nowego Tomyśla są tak zwane chaty olenderskie, pozostałości osadnictwa olenderskiego. I dobrze mówię, to nie chodzi o holenderskie, tylko olenderskie, tak to się nazywa. I byli to ludzie, którzy od XVI wieku z okolic Holandii, Niemiec tutaj napływali i się zatrzymywali, dostawali ziemię i mogli ją uprawiać. Oni ją adaptowali, ponieważ ta ziemia była albo piaskowa, albo ponokła. Oni tą ziemię meliorowali, umieli ją zaadaptować i tworzyli tutaj osady i cieszyli się dość sporą wolnością jako chłopi. I co ciekawe, ci Olendrzy, to nie jest mniejszość etniczna, a polityczna, przez to właśnie, że oni mieli takie specjalne warunki tutaj bytowania. I co ciekawe, oni zostawili za sobą bardzo specyficzne budownictwo, osadnictwo, które składało się właśnie z saty, bodajże z chlewu i z jeszcze jakiegoś budynka, więc takie gospodarstwo wchodziły trzy budynki i one były zbudowane z bardzo dużych, potężnych bali. No i niektóre z tych domów mają 300 lat i przetrwały do dzisiaj. No i stanowią bardzo ciekawy eksponat, warty do zobaczenia. No i my dostaliśmy polecenie, żeby zobaczyć wieś Bolewicko, tak? Więc tutaj jesteśmy, ale warto też się wybrać do skansenu w Wolsztynie. Wolsztyn, tak się nazywa ta miejscowość. I w ogóle pokręcić się po okolicach Nowego Tomyśla, można zobaczyć te miejsca. Może być na dworze, proszę pani, 30 czy 40 na kilka stopni. Aha. Ja bym się tu położył bez koszuli, zapewne muszę przykryć. Tak. No czuć jaki jest chłód. No. Jest Gabriela i Wilus w Krakowiakowie, pierwsze miejsce w konkursie Chata 2003. Mhm. Aha. To są jakby cała część tego... To jest gospodarstwo rolne. No. Aha. I to wszystko należy jakby do tego samego... Tak. To wszystko należy. To tam było właśnie chyba chleb i stodoła w takim razie, nie? Tak. Żadne ingerencje metalu. To tak, kiedy ręcznie zacinali to wszystko, że teraz w tę stronę nie wyjdzie, nie? Aha. A ten tutaj jest tak zacięty, że w tę stronę nie. Nie przesunie go, no. Nie przesunie się. O, tutaj widać też dokładnie, nie? Nie słuchali na siebie. No, ja nie, i to ręcznie pijami kiedyś to robili. Tak, gdzieś wyczytałam, że to oni robili z takich olbrzymich, kilkusetletnich dębów, drzewa, które tutaj w tej puszczy i lesie były. Tutaj nic nie ma, żadnych metalowych gwoździ. Wow. Nie? I jak to kiedyś ludzie się narobili przy tym. Ale się cieszę, że to przyjechaliśmy, bo jak wyjechaliśmy do tej wioski, tak jak widzieliście zresztą na nagraniu, nie mogliśmy znaleźć żadnego tego domu, bo jest dużo murowanych i dziwnych domów, takie stodoły. A w końcu zobaczyliśmy to, zapytaliśmy się pana, pan mówi, że to jest dokładnie to jest ten dom, którego my szukamy, ten holenderski. No i niewiarygodna historia po prostu. I słuchajcie, jak się weszło do środka, to było chłodno. Tam naprawdę było bardzo chłodno, porównując do tego, jak widzieliście po ubraniu tego pana. Pana Wiesia? Witolda, za któremu bardzo dziękujemy za gościnę, ale pan Witold, jak widać, no jest gorąco po prostu, nie? A on mówi, że siedzi w środku, bo w środku jest przyjemnie. Tak kiedyś budowali domy i to jest to, co kiedyś z Kasią rozmawiałem. Kiedyś ludzie przykładali się do pracy, pracowali, robili coś solidnie, dlatego te rzeczy, te zamki, te domy zdebali, wytrwały setki, tysiące lat. A teraz buduje się po prostu tak, żeby szybko było, byle jak. I wiecie, kasa musi być, umowa podpisana, kasa dostarczona i tyle. I nikt się nie martwi, co jak to będzie za 5-10 lat wyglądało. Tak samo z drogami, ze wszystkim. A kiedyś ludzie solidnie podchodzili do pracy i solidnie, pomału, slow life, slow building, o tym samym slow pomyślałam. Work, wszystko powoli, ale dokładnie na lata. Tak jak nasz samochód. Stary, powolny, ale na lata.
pokażę wam teraz, jak spaliśmy dzisiaj. To jest taki nietypowy nocleg, bo spaliśmy po prostu na ulicy w miejscowości, jakiejś, nawet nie wiem jakiej miejscowości. Jechaliśmy drogą, już by zaczęło się ciemnieć, znaleźliśmy jakiś fajny parking, ale tam potem wieczorem zaczęły przyjeżdżać samochody i Kasia to wystraszyło i Kasia mówi, jedźmy, bo źle się z tym czuje, ta muzyka i tak dalej. Więc przyjechaliśmy i nagle zobaczymy, że stoją jakieś tu samochody, nie? Może tu z tej strony nie, ale tam stoją samochody na pasu, na pasie do parkowania. Więc my zaparkowaliśmy tutaj pod czyimś domem i przespaliśmy bezpiecznie, w ciszy i w spokoju całą noc. Tam teraz słychać jakaś kosiarka, ale w nocy tej kosiarki nie było. Także to jest też dowód na to, że wszędzie takim samochodem można spać, nawet pod czyimś domem, i nikt nie ma pojęcia, że ktoś tutaj w środku, wiecie, prowadzi życie. Nie macie co bać. Ja wiem, jak przez żołądek do serca. Jestem przygotowany, mam marchewkę, mam jabłka i zaraz moje osiołki będą moje. Przez żołądek do serca. No chodź. No, już możecie jeść oba. Odezwij w końcu, co pod lubi. Jak się ktoś odzywa. Nic nie zrobi. Ona jest spokojnie. A ona wie? Lucy. A, ciężkie. Panie, to nie koniec, to się odbiegły. Aha. Teraz siano. To jest dobra na orela, jak zrobiłeś. I tak, to są buka? Tak, to po prostu. Idzie? Jeszcze? Tak, tak. No i podoba ci się? No! Ale mamy siana, Łukasz. Widzisz, jak się na YouTubie zarabia. Siana z YouTube'a. No chodźcie, chodźcie. A to są osy, przecież one nie przyjdą, jak nie będą chciały. Idą, idą, idą. O, tu jest kot. Kic, kic, kic. No chodź, zobacz. No. Co mam dla ciebie? Patrzcie, wszystko wyjadło oprócz pokrzyw. Nie lubicie pokrzyw? Widzicie? To jest wszystko wygolone przez konie i osły, tylko pokrzywy nie. Pokrzywy je parzą. To jest dla niego relaks. To jest zdecydowanie. Tak? Tak całkiem do środka wszedł. Może. Za głęboko. Na stojąco? No, tak wiesz, na chwilę, nie? A jak one śpią na dłużej, to one się kładą? Kładą też. Tutaj, tutaj. To on już podejdzie. Tu? Do kaptura sobie. Patrzą do tej kieszeni, no tam zaraz złożą dziupek. Jest poczciwa ta koniczka. Kamera, może ty lubisz kamery? To Iza, powiedz nam, jak to się... Dlaczego osiołki? Skąd się tu wzięły osiołki i dlaczego nie osiołki? Myślę, że to jest długa historia, sięgająca 38 lat temu. O kurczę. Kiedy
się urodziłam, bo wychowałam się z końmi. Aha. I to przy nich robiłam pierwsze kroki. Aha. To przy nich uczyłam się chodzić i mówić. I zawsze one były ze mną. I po śmierci taty wyprowadziliśmy się do miasta. Aha. Bardzo długo mi brakowało czegoś. Ale nigdy nie potrafiłam tego nazwać czego. Aha. Jako dzieciak, o, myślę, że do 18 roku życia gdzieś tam błądziłam, bo nie wiedziałam, co to jest. Aha. I kiedy już miałam męża i dwójkę dzieci, zmarła moja mama. Wtedy podjęłam decyzję, że zaczyna jeździć konno i poszłam na instruktora jazdy konnej. I zaczęłam jeździć, oczywiście to było to, co mi brakowało. Mhm. Ale potem się okazało, że mam torbiela w Lubie, mam zakaz jazdy konnej. No i znowu był trochę załamka, coś tu dalej robić. Bo jakoś tak wydawało mi się, że to całe moje życie. Potem poszłam pierwszy raz na drogę Camino tu w Polsce i tam szłam z osiłkami. Aha. Nie potrafiłam z nimi w ogóle rozmawiać, jak jest się konicą, to osiołki mówią całkiem inaczej, jest całkiem inna mowa i one są całkiem inne niż konie, inną mają mowę, inny kształt i bardziej chcą się przytulać. I tam jeszcze nie wiedziałam, co się stanie dalej na tym szlaku. I szłam tylko i obserwowałam. W ogóle nie potrafiłam być bliżej nich. I od przyjaciół dostałam zaproszenie do udziału w kursie konoterapeuta. No i tak powoli przez kilka miesięcy się przyzwyczajałam do osiołków. Oczywiście to nie było takie łatwe. I zanim skończyłam kurs, to taki jeden szaraczek podszedł do mnie. No i jak spojrzał w moje oczy, to już był po mnie. No i to właśnie Tosiek. I pamiętam, jak byliśmy na egzaminie, był ze mną mój mąż. I jest mieliśmy żarty w samochodzie, bo w ogóle nie wiedzieliśmy, co się dalej wydarzy, że będziemy właścicielami osiołka. Po prostu jechaliśmy na egzamin. I on tam, Kasia zaprosiła osiołka po prostu do pokoju, do sali, gdzie mieliśmy egzamin. I pił z nim kawę z kubka. I tam mój mąż mówi, ja chcę mieć takiego w domu. No parę tygodni później dostaliśmy od przyjaciół właśnie Tosia. Tego samego właśnie Tosia. I tak się zaczęła nasza historia z osiołkami. Kochani, jeśli i wy chcielibyście poznać osiołka i sprawdzić, czy jest rzeczywiście uparty, albo jeśli chcielibyście wędrować razem z osiołkiem, zapraszamy was serdecznie. Możecie znaleźć w Wielkopolsce to miejsce. Nazywa się to Camino z osiołkiem, Camino przez C, tak jak droga. I jeśli na przykład chcecie, jesteście ze szkoły albo z przedszkola i chcielibyście, żeby takie osiołki was odwiedziły, tutaj w tym województwie też jest taka możliwość. Także zapamiętajcie nazwę Camino z osiołkiem, są na Instagramie, link będzie także pod spodem w opisie filmu. No i ja ze swojej strony po prostu muszę powiedzieć, że to jest coś pięknego. Te osiołki mają taki pokój w sobie i taką miłość, że to jest naprawdę niesamowite spotkanie. No skończył mi się ojciec.